Ogólnie o branży deweloperskiej w Polsce mówi się, że jest bardzo dobra, co zresztą widać patrząc się na spółki deweloperskie, które znajdują się też na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. I oczywiście kolejne wprowadzane regulacje zawsze stanowią pewne wyzwanie zarówno dla naszej branży, często też dla naszych klientów, ale uważamy, że te ostatnie regulacje związane chociażby z wprowadzeniem podatku bankowego, jak również z tym, że w kolejnych latach udział własny naszych klientów z 10%, 15% w tym roku, a 20% w przyszłym roku, na pewno stanowi dodatkową barierę dla naszych klientów, ale widzimy już, że skutki wprowadzenia podatku bankowego zostały zrealizowane przez niektóre banki podniesieniem marży w czwartym kwartale zeszłego roku i to są niewielkie podwyższenia, które zupełnie nie mają wpływu na naszą sprzedaż. Chciałam powiedzieć, że nasza sprzedaż w tym roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wzrosła o ponad 40%. Styczeń-luty versus styczeń-luty. To widać, że rynek ma się dobrze, są historycznie najniższe stopy procentowe, co też z kolei bardzo wzmaga zdolność naszych klientów. To są szerokie dyskusje, czy program 500+ też podniesie zdolność kredytową naszych klientów. Działa jeszcze program MDM, który cieszy się dużą popularnością, bo już środki na ten rok są wyczerpane, ale te mieszkania, które będą dawane w 2017 roku, jeszcze mają swoją pulę. I rząd myśli o jakichś kolejnych programach, więc wydaje nam się, że potrzeby mieszkaniowe są szacowane na duże ilości mieszkań w Polsce i na pewno zawsze wspólnie z naszymi klientami i tymi, którzy decydują o różnych przepisach, będziemy dyskutować, w jaki sposób można spełnić to oczekiwanie człowieka, czyli ten dach nad głową.